nazwisko Jarosław Wolny, Piotr Terebecki, Dariusz Pałęza, a ten młody człowiek to mój syn Igor. Teraz Jarek jest prezesem stowarzyszenia. Ale, gwoli wyjaśnienia, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem mieszkańcem Zalesia, bo tak naprawdę sanki ciągnie Piotr i to on powinien być prezesem, ale jest wiceprezesem. Ja jestem takim tam cichym naukowcem w zaciszu gabinetu. A Darek jest naszą siłą. A Darek to jest motorem. Główny nasz. Tak. Trzy koła są dobre. Tak. Na trzech kołach jedzie. Tutaj co to jest za przedsięwzięcie? Znaczy, samo to miejsce, czy samo to, co my jesteśmy? No, miejsce jest powiązane bez wątpienia z wami, więc opowiedzcie... My z miejscem raczej. Albo, o właśnie, lepiej. Jak to się zaczęło? Kto się tym zaczął bawić? Ja się przeniosłem na teren Zalesia 2,5 roku temu z miasta Poznania. Tutaj się wybudowałem, mieszkam. I to miejsce mi pokazał kiedyś jeden z mieszkańców Zalesia. To miejsce jest traktowane przez mieszkańców jako jakiś szaniec, grobla. Rzecz bez historii tak naprawdę. Znaczy bez tej dalekiej historii. A drugą osobą, która się tą zajmuje, jest Piotr Terebecki, tam idzie. On się zajmuje od strony historycznej tym miejscem. Ponieważ się kiedyś spotkaliśmy, to tak naprawdę może coś razem tutaj. No i założyliśmy stowarzyszenie. Wszyscy tutaj uczestnicy tych prac są członkami stowarzyszenia, tak zwanego Gród Zalesie. I zapraszamy wszystkich do udziału. No i działamy. Mamy zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na pracę, ale nie na samym grodzisku, znaczy wykopaliskowe, tak? Nie robimy nic. Mamy zgodę Nadleśnictwa Grodzisk, który współpracuje z nami, jest członkiem wspierającym i koła łowieckiego Szarak. No i razem próbujemy to ogarnąć. Co to jest za miejsce? Parę słów na ten temat? To może Piotr bardziej historycznie. Ja nie chciałbym wchodzić w kompetencje pana Piotra, który tu więcej wie na ten temat, jeśli chodzi o historię. Więc pytanie, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? To jest dawne grodzisko z epoki plemiennej. Wczesno-średniowieczne tak zwane, datowane mniej więcej na 8 do połowa X wieku. Na podstawie oczywiście tych skąpych badań, które tutaj się odbywały, czyli takich badań tam powierzchniowych. Zanika osadnictwo, znaczy zresztą grodzisko jest tutaj jednym z elementów całego zespołu osadniczego. Tutaj wszędzie, gdzie stoimy, wokół nas były osady. I to ładnie widać na materiale, który się znajduje, głównie w ceramiki wyorywanej tutaj na okolicznych polach. No i samo grodzisko było tutaj centrum tej osady. Trudno powiedzieć teraz tylko, czy pełniło funkcję schronieniową, czyli tak zwaną refugialną, czyli wokół były osady rzemieślnicze, rolnicze i w razie niebezpieczeństwa ludzie się tutaj chronili w tym grodzisku, czy było siedzibą jakiegoś lokalnego przywódcy plemiennego. Trudno powiedzieć. Żadne ślady pisane nie zachowały się tutaj generalnie o tych ziemiach na zachód od Poznania. Wiemy tylko tyle, że około połowy X wieku, czyli w 1940 roku, tatuś Mieszka I te ziemie mniej więcej najechał i włączył do swojego rodzącego się państwa plemiennego. Zapewne ludzi stąd zabrano na tereny Gniezna, zresztą jak się popatrzy na ówczesną siatkę zaludnienia państwa Polan, to widać wyraźnie, że około połowy X wieku nagle ubywa mieszkańców na tym terenie, a przybywa w okolicy Gniezna. Człowiek był wtedy bardzo cenną siłą roboczą, bo praktycznie wszystko wykonywało się ręcznie, więc zapewne mieszkańców, rzemieślników, rolników stąd zabrano. Nie łudźmy się, że dokonano jakieś masakry, to raczej nie. Zabrano stąd, a tereny pozostały po prostu bezludne. No i tak ten obiekt tutaj trwał przez ponad 1000 lat. W międzyczasie był nazywany przez mieszkańców szwedzkim szańcem, bo jak wiadomo, Szwedzi tutaj słynęli z budowania tych dużych fortyfikacji ziemnych. W świadomości czy w nazewnictwie lokalnym funkcjonuje również jako Dziewicza Góra albo Dziewcza Góra. Niektórzy nazywają ją Groblą. No i tak my chcemy w tej chwili tymi swoimi działaniami, żeby to przynajmniej następne te 1000 lat przetrwało. Chcemy jak najmniej ingerować, czyli jak najwięcej rzeczy, które tutaj robimy, chcemy z lokalnego materiału i na wzór epoki, w której to grodzisko funkcjonowało, czyli około X wieku. No to celowo chcemy je wykorzystać do działań edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych. Jest to bardzo cenny obiekt, który jest świadectwem tej naszej lokalnej tożsamości. No może nie tych mieszkańców, którzy w tej chwili są, bo to wiadomo, zbyt odległe czasy, ale świadczący o tym, że ta ciągłość tego żywiołu słowiańskiego wciąż na tym terenie jest
I tak na dobrą sprawę tutaj są nasze korzenie. Korzenie mentalne, korzenie nasze społeczne. No i tak od mniej więcej półtora roku, kiedy zawiązało się stowarzyszenie, tutaj staramy się jakoś czynnie brać udział. Wcześniej nieformalnie coś tutaj robiliśmy. W 2007 roku odbył się tutaj taki dosyć duży, przez dwa tygodnie prawie warsztaty kultury słowiańskiej dla dzieci i młodzieży. I to tyle, co by można było powiedzieć w bardzo dużym skrócie. Bo... A ile osób jest aktywnie zaangażowanych w projekt? To znaczy tak, jeżeli, co to są za ludzie? O, jeżeli projektem nazwiemy samo stowarzyszenie, to mamy około 20 członków w tej chwili. No, wiadomo, aktywnie to z aktywnością różnie bywa, jak to w każdym stowarzyszeniu, ale cieszy to, że jest ta grupa takich powiedzmy 5 do 10 osób bardzo czynnych, na których zawsze można liczyć. I to są tak, mamy lokalną pracę w postaci Darka i jego małżonki, lokalny nasz pasikonik. Mamy Jarka, lokalnego tutaj działacza. No i jest moja nieskromna osoba. Jest opiekun drużyny harcerskiej lokalnej, ten, który tam tnie drzewo. Kto tam jeszcze? Jest pani dyrektor biblioteki w Dusznikach. Okoliczni mieszkańcy, to jest ten drugi kolega. Widać go? Nie widać. To jest... Właśnie, który tutaj również nam pomaga. Słowem staramy się takich brać zapaleńców, którzy chcą w jakiś sposób pożytecznie spędzić wolny czas, ale też rzeczywiście czują tę ideę tych naszych korzeni i tego że tak na dobrą sprawę, wiadomo, żyjemy w XX wieku, który ma, już w XXI w tej chwili, minął nam wiek XX. Wiek XX zostawił nam dosyć duże, przykre dziedzictwo w postaci zniszczenia tych takich struktur lokalnych. Ludność się przesiedlała ze wsi do miast. Nagle w ciągu 100 lat nastąpiła niesamowita przemiana mentalnościowa, demograficzna. Przemiana w zasadzie w ciągu niecałych 100 lat zostały przerwane więzi, które funkcjonowały przez całe setki, tysiące lat. My w tej chwili chcemy o tym przypominać, że tak na dobrą sprawę ta cywilizacja techniczna, ta codzienna pogoń za życiem, to jest naprawdę nie wszystko, że gdzieś tam są nasze korzenie, które nam pozwoliły jako społeczeństwu, jako narodowi przetrwać tak długo i które naprawdę warto odkrywać. A jak za chwilę zobaczycie, jest to jeden z najcenniejszych, moim zdaniem, obiektów w Wielkopolsce, ponieważ jest zachowany na całym obwodzie, wały wysokości do 5-6 metrów. To jest naprawdę olbrzymim bogactwem tego terenu. Czy możecie liczyć i korzystacie z pomocy ze strony samorządu albo państwa? Korzystamy w tej chwili z bardzo dużego wsparcia takiego mentalnego, no i jak widać również takiego materialnego Lasów Państwowych, gospodarza tego terenu. Nadleśnictwo Grodzic tutaj zapaliło nam bardzo zielone światło, bardzo jaskrawo zielone, także również są zainteresowani tym, żeby tego typu obiekty miały swoich opiekunów, no bo wiadomo, tego typu obiekty również tutaj zachęcają do jakiejś eksploracji dzikich. No szkoda, żeby to się zmarnowało. Także lasy są jak najbardziej nam przychylne, tym bardziej, że mocno stawiamy na edukację, czyli również na edukację przyrodniczą, więc za chwilę tutaj z lasami będziemy jeszcze mocniej współpracować. Jeżeli chodzi o samorząd, no to różnie z tym samorządem naszym bywa. Generalnie nam na razie póki co samorząd nie przeszkadza. Tyle mogę powiedzieć. To już dużo. A jak szacujecie, jak długo potrwa doprowadzanie tego całego obiektu do takiego stanu, jaki sobie zaplanowaliście? To jest robota na całe pokolenie. To przede wszystkim zależy od tego, co będziemy chcieli robić i jakie będą pieniądze. My przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy tutaj minimalną ingerencję, czyli w planach ma być tutaj postawienie wiaty, ma być postawienie może w jakiejś przyszłości za 5 lat jakiejś jednej, dwóch chat z epoki. I w zasadzie tutaj chcemy taki program minimalistyczny wprowadzić. Może rzeczywiście ta brama z palisadą, ale to jest perspektywa jakichś tam 5 lat. Na razie w tym roku mamy w planach zrobienie takiego miejsca rekreacyjnego, postoju turystycznego, żeby można było tutaj przyjść, rozpalić ognisko, odpocząć, zwiedzić ten obiekt, ewentualnie nawet zostać na noc gdzieś pod namiotem, żeby to wszystko jakoś było zagospodarowane. Mówiłeś o wizualizacji, żeby pokazać to w formie jakiejś wizualizacji? Tak, nie, o tym jeszcze nie mówiłem, ale to... No nie, bo zacząłeś o tej bramie, nie? Jakieś konsekwencje. Nie, także nie, my tutaj nie chcemy robić jakichś wielkich inwestycji, nam zależy na tym, żeby ten obiekt jak najbardziej pozostał dziwny. Wasze największe potrzeby?
Jak można pomóc? Jak można pomóc? Przydałoby się trochę pieniędzy na takie sprawy organizacyjne. No, zwykłe prozaiczne rzeczy. Księgowa kosztuje, pieczątki kosztują. Chcielibyśmy naszych członków zabrać gdzieś na jakieś takie większe również festyny, na jakieś warsztaty organizowane przez muzeum, na przykład Muzeum Nadwiślańskie prowadzi piękne warsztaty. Czyli wiadomo, troszeczkę pieniędzy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to współpracujemy, bardzo dobrze nam się współpracuje w tej chwili z gimnazjum w Dusznikach. I myślę, że promocja tego obiektu może spowodować, że młodzi ludzie bardziej zaczną się tym interesować. I to by była dla nas największa pomoc w momencie, gdyby się udało zachęcić młodych ludzi do działalności tutaj, no, może niekoniecznie w naszym stowarzyszeniu jako członkowie, ale w działalności wokół tutaj tego grodziska. Działań jest naprawdę dużo. Za chwilę będziemy chcieli te nasze wszystkie mostki, niemostki, różnego rodzaju przepuściki robić tymi samymi metodami, które się robiło tam 1000 lat temu, podobnymi narzędziami. To już będzie jakaś lekcja edukacyjna dla młodych ludzi. Ja muszę tylko jedno zaznaczyć. To jest przedsięwzięcie pozasamorządowe. To mówię ja. Pozasamorządowe. Ja typowo, samorząd tam nie przeszkadza. Tak. Typowo logistycznie opanowane przez ludzi, którzy mają na to ochotę. Tak? Czyli nie ma tutaj pana A, pana B i pana C, który dostaje za to kasę albo chce na tą kasę zrobić i tu nikogo takiego nie będzie. Tak, żadnych festynów pod tytułem budki z piwem, kiełbasy przedwyborcze i tak dalej. Tego tu nie będzie. To ma być dziewicze miejsce. Poza tym nie wiem, czy ma... Mówił Piotrek. Ale jest to środowisko naturowe, siedlisko naturowe, środowisko naturalne i tutaj nie będzie żadnej ingerencji, nie może być. Znaczy może ono nie jest stricte jako Natura 2000, ale, jest ale posiada cechy, tak. które spokojnie wystarczy mogę... popatrzeć na te drzewa, które się tutaj łamią, leżą, tutaj w ogóle nikt nie wchodzi. My mamy zielone światło i tu nikogo nie wpuścimy, jeszcze raz powtarzam pod tytułem, będzie robił komercję, pieniądze, i coś, co się będzie ludziom podobać, tak? Ale mówimy podobać, wiemy o czym mówię, podobać, tak? Nie w takiej sprawie. Znaczy nie w taki sposób. Nie w tym kierunku, nie? To lepsze. Co się dzieje z tymi wydobytymi stąd pozostałościami? Nic, ponieważ my tutaj nie prowadzimy badań archeologicznych. My prowadziliśmy takie na tak zwanym stanowisku bodajże 1A, to tam troszeczkę na przyległym polu, na terenie jednym z osad, prowadziliśmy wykopaliska w ramach warsztatów kultury słowiańskiej. To był wtedy rzeczywiście projekt finansowany przez tutaj lokalny Kolt, ale Kolt, jak widać, tej idei dalej nie chciał ciągnąć, szkoda. Wtedy udało się zorganizować rzeczywiście dla tych kilkunastu dzieci warsztaty i tam był taki mały wykop 3x3 metra bodajże i cały materiał, który został pozyskany, zgodnie z prawem przeznaczyliśmy do Izby Regionalnej. Zresztą taka była umowa z konserwatorem zabytków, który wydał zgodę na badania archeologiczne pod warunkiem, że później coś z tymi zbiorami się stanie. I w tej chwili no, one są, leżą w Izbie Regionalnej. Może będą kiedyś w jakiś taki lepszy sposób jeszcze wyeksponowane. Natomiast na samym grodzisku na razie badań nie planujemy, typu wykopaliska. Planujemy inne badania, które będą tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi. Chodzi o to, żebyśmy wreszcie uzyskali odpowiedź, co to był za gród, bo to nas najbardziej nurtuje. Czy mieliśmy tutaj lokalnego księcia, czy lokalnego przywódcę plemiennego, który tu siedział na grodzie, czy po prostu ludność tam się tylko i wyłącznie chroniła w razie niebezpieczeństwa. Intrygującą sprawą na przykład jest sprawa bram, gdzie były bramy, bo wszystko wskazuje na to, że były tutaj prawdopodobnie dwie bramy prowadzące do grodu. No, również dosyć ciekawa rzecz, bo z reguły grodziska miały bramę jedną, po to, żeby w razie niebezpieczeństwa szybko bramę móc zamknąć, zawalić. To był najsłabszy punkt obrony zawsze. Nie wiemy, czy te wgłębienia są pozostałościami po późniejszej eksploatacji tego grodu, czy rzeczywiście są miejscami po bramie. Ale to wszystko chcemy metodami nieinwazyjnymi sprawdzić. Czyli osoby, które chcą, miałyby chęć Wam pomóc, to nie muszą być tylko mieszkańcy gmin Duszniki, tak? Tylko absolutnie. Po prostu zewsząd. Kto jest zainteresowany, ma czas, chęć, pieniądze, tak? Może Was wspomóc. No, jeżeli chce pieniężnie wspomóc, no to jak najbardziej. Można, zapraszamy na naszą stronę www.grodzalesie.pl. Tam jest i numer konta podany i całe informacje o tym, co się dzieje. Chociaż mówię, pieniędzmi najbardziej nam zależy na aktywności ludzi. Bo naprawdę my tutaj to wszystko, co robimy
praktycznie wszystko swoimi siłami, swoimi środkami, składkowe wynoszące 40 zł, to jest praktycznie śmieszna rzecz, która tam starczy tylko na to, żeby utrzymać biuro konta. Biuro utrzymujemy. Także tutaj na pieniądzach tak, zależy nam na poszczególne działania, ale głównie zależy nam na aktywności ludzi. Na dobrych ludziach, którzy będą czuli tę ideę tego, że warto wracać do korzeni. I w każdym razie im dłużej tu jestem, tym bardziej się cieszę, że mogliśmy coś takiego zrobić jak stowarzyszenie.